Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, już nieco inaczej ubrany, chociaż wy tego nie widzicie w sumie w tej kamerce, ale dlatego, że już miałem przyjemność wyjechać z domu, wrócić, spocić się 38 razy, więc musiałem się umyć jeszcze raz i w końcu z chłodną głową, z pustą głową, jeżeli łapiecie follow-upik mały, to startujemy do drugiego odcinka Heroesów. No i dzisiaj, jako że jest sobota, ja sobie też od razu usiądę, mam w sumie już wszystko porobione, co mam do zrobienia, więc usiądę sobie jeszcze i zrobię sobie odcinki na niedzielę, bo postanowiłem sobie ostatnio, że niedzielę będę sobie robił wolne. A co? Bo mogę. Bo mnie kurwa stać, jak mówi klasyka. No i cóż, lecimy moi drodzy. Wódz klanu, misja pierwsza. Z tego co czytałem, to mówiliście, żebym się nie napinał jakoś straszliwie, jeżeli chodzi o tą misję. Tę misję. Dobra, bo końcówka. Dobra. Mnóstwo minotaurów. Tą misję? Jesteś pewna? Babu, misja. Ta misja. Tą misję. Kurde, racja. Dobrze, Minka mi dobrze podpowiedziała. Spróbujmy może tych gałganów pobić sami. Ja bym trochę wykorzystywał tych moich śmiećków. Jaki to jest żywioł? Woda. Woda do ziemi coś daje? No dobra. Zobaczmy. Oj, trucizna. Cóż za ból. Twój ból będzie nieopisany. Tylko czekajcie, teraz jest istotna kwestia. Bo stań tutaj jakoś, a tak. Żeby twoja szarża była możliwie najdłuższa. Jeszcze raz. Pięknie. I wait. I jeszcze raz. Super. I teraz ilu? Dwóch. Pięknie wybuchło. Ty zwejtuj. Ty uderz. Szybkiś, minotaurze. No i zobaczymy, czy zginie jeden. Cztery. Dwa jednego. Co za debil? Co za głupek? Mogę cię nawet tak zabić. No dobra, no to widocznie nie dało się tego jakoś bardzo przeskoczyć. No tak, bo by mi... Czy dało? Nie, by coś uderzył. Mroczne oświecenie, cudnie. Tak, tego potrzebowaliśmy. Stacy. Lecą, super. Krwawa skała. Oczywiście bierzemy nasze krwawe dziewice. Pierwszy dzień, więc szkoda troszeczkę. Ale cóż, z tym więcej nie zrobimy. Cóż to za cudo jest? Produkuje przypadkowy surowiec. Teraz to już mi wiele nie pomożesz, mój drogi. Fajnie byłoby ulepszyć chociaż minotaury jeszcze. I może jeźdźców na raptorów? Byłoby fajnie. Byłoby bardzo nawet fajnie. Zastanawiam się, czy z początkiem ja od razu pierwszego tygodnia będę musiał walczyć, czy nie. Więc chciałbym się jednak wyrekrutować ze wszystkiego. 7 dni. Aha, czyli drugiego dnia. Dobra, to będę w stanie się zrekrutować. Zacznijmy brać hajs. Może to być przydatne. Was gonić nie chcę. Was tak średnio. Bo też mi jesteście potrzebni jak psu piąta noga, tak w dużej mierze. Może poza expami, no. Expy jednak to są, kurde, wartościowa rzecz. No, was sukubusek nie chcę brać, bo mnie rozstrzelacie na szmatyldy. Ty mi się jeszcze przydasz, ale zacząłbym mimo wszystko od ciebie najpierw. Szkoda, że źle rozegrałem. Może powinienem jednak faktycznie był jednak iść w tę stronę tych takich zabudowań finansowych, żeby nie mieć problemu z hajsem, bo z tego co widzę mam spore problemy, więc to może to był jakiś wątek, ale to nic, zobaczymy co dalej. O, tu jest mana, to chętnie bym zebrał. 6 dni. Dobrze, widzę, że dziękuję, że mi przypominacie. Sukubusek bić nie chcemy, chętniej was pobijemy. Nawet nie czuję, kiedy wymuję. Tu było co jeszcze? Aha, tarcza kryształowego lodu. Nawet git. To jeszcze można ulepszyć. Okej. Znaczy ja bardziej to bym... Ach, ponure pastwisko będzie problematyczne. A wy? Obydwaj chcecie siarki. No to tak, to jest naturalnym naszym ruchem w takim razie. Nie ma się nad czym zastanawiać specjalnie. Mika, klikniesz tę lampkę może tutaj? O, super. Let there be light. Pięknie. 5 dni do rozpoczęcia walk. Lecimy, zobaczymy ile tu strat wy chcecie. Dużo. Ja nie wiem, czy ja tak dużo chcę od was strat. Jaki macie żywioł? Nie wiem, czy to coś daje. Jesteście skurczybyki odporni na zaklęcia i to jest trochę problemem. Bo moja trucizna na was nie działa, ani wiele innych moich przyjemności. Strzelaj jak się da. Relag, niech strzela. Relag czy Raleg? Raleg. Raelag.
O tak, może czytajmy. Raelag. Czy Raelag. Chyba tak pisaliście mi w komentarzach, że powinienem więcej go czytać. Że tak byłoby najpoprawniej, jeżeli taka forma istnieje. W ciebie może strzelmy zaraz. Przyjacielu. Stań tu. Pięknie. Ty niewiele podejdziesz. Tylko do raptora możesz podejść. Zatem nasz pan raptor musi podejść tu. I zobaczymy, co te głupki zrobią. No. Hydra jest twarda. 82 hapsy. Może to przetrzymy. Oddasz dwóch? Pięknie. O to chodziło właśnie. Teraz ciebie. Nie zadał się obrażeń? Aj, zaboli chyba. Chyba zaboli. No właśnie. Teraz pytanie, czy to było tego warte. Jedna hydra kosztem właśnie kogo i czego. Dobra, dawaj tu. Dobiegniesz do niego, dziewico moja? Orlańska. Super, zdjęty. Czy jedna hydra była tego warta? Mhm. Nie zabił, dobrze. Tyle chociaż. No jedna hydra. Nie wiem, czy to było tak dobre. Weź na pewno siarkę, to jest prio. Ciebie, ciebie i ciebie. Gnaj stronę zamku. Ta, teleportem szybciej, słusznie. Nie rozgarniałem tematu. Moglibyśmy wiedźmy. Byłoby fajnie mieć, no. One kurde są dobre. Chociaż może trzeba było się ulepszać. Mam targowisko, więc coś mogę pokombinować jeszcze. Czy mam targowisko, czy nie? Mam targowisko. Coś mogę jeszcze pokombinować, więc... Może coś się jeszcze uda wymyślić ciekawego. 4 dni do rozpoczęcia walk. No dobra. Zobaczymy, kiedy Igrzyska Śmierci się rozpoczną. Mogę ulepszyć te dziewczyny. Was. Ile wy kosztujecie? Uch, 1400 sztuka. Drogo. Zostawmy sobie hajsiwa. Może nam być jeszcze przydatne. Podbij tutaj. No pytanie, czy ja bym gryfa zwojował. 2 do ataku bohatera, to nie mało. Znowu horda. Mnóstwo gryfów. Słuchajcie, tak pojedźmy w tę stronę. Bym chciał coś jeszcze zebrać tutaj. Cóż ty jesteś? Gildia magów 2. Też dobre, kurde, same dobre rzeczy, a mało czasu i mało surowców. To jest problem, słuchajcie. Gigantyczny problem. Gigantyczny problem. Cytadelę mam? Nie jestem pewien nawet, czy mam. Będziemy mieli troszkę szczęścia. 3 dni rozpoczęcia walk, dobra. Weźmy, zbierzmy to. Bo tak, mam autosave, więc luzik, jeżeli o coś tam chodzi. Spróbujmy to zobaczyć, czy może bez hydry się uda to zrobić. Straty. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę się inaczej ustawcie. Złajtuj raz. Jesteście do ziemi, niestety, żywiołem. Dawaj, relak, walisz. Jeszcze raz musisz złajtować i jeszcze raz. No, dawaj. Gnaj, koteczku. Bonusowych obrażeń chyba nie będzie żadnych. Obydwaj są na ziemi, ja jestem na ogniu. Niestety, więc nie zadziała. A nie zmieniły im się żywioły. Prosta, pięknie, łupiesz na prostej. Walisz dalej. Powietrze, ziemię, to będzie dobre uderzenie. Dawaj, jeszcze raz. Dobrze. I jeszcze raz. Tego dolnego możemy trochę obrazić. O, pięknie go obraziliśmy. Teraz tego. No ta kurde, krwawa furia jest genialna. Ze szczęściem, cudo. Dokładnie tak to się robi na dzikim zachodzie, moi drodzy. Podejdź. I dare you. Dawaj go. Furio. Jeszcze raz. Cudnie. I tutaj. Nie zabijesz chyba jednego. O, tym bardziej. 19 punktów obrażeń, no. Nie mało. I bez strat. Czyli wyczekanie, tak. Ewidentnie gra na inicjatywie. Jeszcze pamiętajmy, że ja mam tu swoją zdolność. Dawaj mi to. Jestem lochami, ja muszę takie rzeczy mieć. Lochy uwielbiają takie rzeczy po prostu. Dawaj, minotaury.
bardzo ważne, żebyśmy ten upgrade mieli, bo kurde, no te dwa mają to zdolne spustoszenie, jeśli się nie mylę, czy tam podwójnego ataku, jak zwał, tak zwał. Tak sobie myślę, dwa dni do rozpoczęcia walk. Jest stąd odległości do zamku. No nie wiem, dobra, nie ryzykuję, bo myślałem, czy czekać tutaj do końca jeszcze następnego dnia. Ale ja bym chciał jeszcze chociaż szczęście odwiedzić, tą kapliczkę do szczęścia. Może ciebie jeszcze spróbuję złapać. No i dobra, gildia magów. Zróbmy gildię magów, no. Zobaczymy, co tu za czar mi jeszcze podszedł. Mam mistrza błyskawic? Mam chyba. Tak, mam mistrza błyskawic. O! No. Słuchajcie, coś możemy wypinić. Mamy błyskawice z ogłuszeniem, mamy trochę jednostek, może nie mamy dużo hajsu. Ja myślę, że się sprzynamy, wiecie, na starcie tygodnia. Spróbujemy, co jeszcze mogę zbudować. Ale obawiam się, że nic, jeśli się nie mylę. Ciebie, ciebie i ciebie. 4000, no nie nabuduje się na za dużo. Myślę o tym ołtarzu żywiołów, ale tutaj bym się o to nie zażynał specjalnie. Ciebie jedną mogę wziąć. No nie jest to najwięcej, ile bym chciał. Minotaurów już nie posiadam. Kurde, no nie wiem. Dwa raptory, dwie hydry. Zobaczymy, ile się jeszcze jutro uda wziąć. Cześć, zapiszmy grę, bo ja nie wiem, czy to już jutro startuje mi początek turnieju, czy też nie. Zobaczymy, co? Jak zaskoczy event, to wczytamy sobie i ja po prostu sprzedam surowce, bo nie wiem, czy to już w tym momencie trzeba, czy nie. Tak, trzeba było się, tak, trzeba było... Dobra, to wczytajmy sobie zapas tylko. Ja tyle wiem, że będę musiał po prostu sobie zrekrutować wojsko jeszcze na maksa. No, subcio. Teraz targowisko i wszystko sprzedajemy, słuchajcie. Dosłownie wszystko, każda jednostka ma znaczenie. Każda jedna jednostka ma znaczenie. Dobra, dawaj. Ilu was mogę zrobić? 3. 6 hydr. Natomiast u was. Jedna ta cipa. Nie wiem, czy ona coś zmieni bardzo. No zawsze shooter, tak? Zawsze shooter jakiś. Ciebie mamy. Ciebie mamy. Okej, okay, możemy kończyć. Dawaj. Dawaj mnie to. Mamy wszystkie czary, całą manę, lecimy. I tak skorzystam z taktyki, takie pisaliście mi, żebym troszeczkę jednak spasował, jeżeli chodzi o bitwy. I zaczekał po prostu sobie do końca. Aż się te głupki wszystkie powbijają ze sobą. Nie masz expo w ogóle, przyjacielu. Nie dostajesz expo za cele? Pierścień, piętna działa. Aha, straciłem już zamek. 9, no to niewiele brakuje, powinienem 10 zdobyć chyba w tej misji. O chuj. Twardziście. Czekaj, co się stanie. Gdzie jestem, czy mnie zaatakujesz? Mam manę. Zobaczymy. Ach, może być trudno. Coś takiego byśmy spróbowali. Dobra, ja moimi krwawymi cipami was dojadę, ale wy dojedziecie i mnie zaraz. Pytanie, czy mi wejdą morale dwa razy. Nie jest jakiś mega mocny. Jak są żywioły? Czemu nie widzę twojego żywiołu? Czemu moich żywiołów nie widzę? Aha, bo straciłem zamek. Thank you.
O skurwysyn. Pierun. Dobra. Zdychaj. Dobra. Osłabienie, spowolnienie. No niekoniecznie potrzebny czar. Dobra. Ale się zestawiłem teraz pięknie. Nie, nie mam szansy tego jakoś bardzo wygrać. Bo oni się tam wysiepali za mocno. Ja nie mam wojska, żeby z nimi walczyć specjalnie. Brakuje mi siły. Zapomnienie. Trzy za cztery, a ten teraz szarżuje. Za siedmiu. Mocna szarża. Dobra, po tobie. Jaki ty masz żywioł? Powietrze. Z ziemi by cię trzeba uderzyć. Zamiast trzech, wolę tak. Wygrać chyba wygram, ale strasznie dużym kosztem. Czar! Głupku, czar. Czar. No nie mam szansy z tamtym chyba bardzo. Co? Dlaczego ty to zostałeś? Tam masz przejście, a ja nie mogę. Mam na ciebie jakiekolwiek szanse? Debilu. Debilu. Głupi debilu. Jeszcze jedna rzecz. Dobrze. Lepsze oświecenie dawaj mi. Tędy. Zbieraj manę i gnaj za tym śmieciem, żeby on nie zdobył tego naszyjnika, czy cokolwiek tam on ma zdobyć. Jest mój, a wraz z nim władza nad klanem. Nie było łatwo to osiągnąć, a to dopiero początek. Nie wiem, moi drodzy. Ekspansja. Raela, który w tej chwili przewodzi klanowi Piętna Cienia, chce połączyć wszystkie rozproszone klany mrocznych elfów, stworzyć jednolite i silne państwo. Choć przybiegły i potężny, Raelak musi teraz dobrze musi on dobrze przygotować do tego wielkiego zadania. Złoto, drewno, minotaur, strażnik. Takie drewno zwykle bywa zachęcające, więc weźmy je. Czy minotaury? Weźmy minotaury. Co zrobisz teraz? Wodzu klanu Piętna Cienia? Wojna wrze wśród ludów Ashan, a ja zjednoczę klany, nim zostaną rozniesione na strzępy. Co może mi pomóc w tym zadaniu? Nie mnie to wiedzieć. Musisz odnaleźć Malsarę, córkę Malasy. A gdzie ją znajdę? Gdybym wiedział, udzieliłbym odpowiedzi na twoje pierwsze pytanie. Niech cienie cię prowadzą, Raelak. Oni są jakoś sadomaso. Jakiś dziwny, oni mają klimat płciowy, odnoszę takie wrażenie. Okej.
Okej. No jest to ciekawe. Czary, starożytna błyskawica, kula ognia. Fuck you. Mamy wzmocnioną kulę ognia teraz. To jest coś. Czy kim ty kurwa jesteś? Spoksik. Straciłeś też czarów? A, bo ten głupek będzie walił czarami teraz niestety. Nie mamy dużo wiedzy chyba jeszcze. No właśnie. To jest pewien problem walki pana Raelaga. Że nie ma niestety wiedzy. Mnóstwo explosion. Kojarzycie ten kawałek? Starość taki, starość. Explosion. Nie wiem, czy dzisiaj ten dłuższy odcinek, bo niby rano był taki krótki, ale nie wiem, czy mi się dzisiaj będzie chciało takiego długasa robić. Zobaczymy. Zobaczymy, jaka mnie najdzie wena. Jak będzie mi się fajnie grało, to zrobimy dłużek. Jak nie, to nie. Może nie napinajmy się jakoś specjalnie. Ostatnio jakoś za dużo się napinam, ale stwierdzam, że jest gówno potrzebne taka napinanka. Grajmy, jak nam jest przyjemnie i tyle. A dajcie mi znać, czy tak się zaczyna ten scenariusz, bo ja nie wiem. Duże wrażenie, że coś jest chyba nie okej. Okay. Chyba jestem troszkę za mocny, niż powinienem być. Tak tylko drobna sugestia. Może tak jest, może tak nie jest, nie wiem. Nie muszę wydawać ni grosza na żadne ulepszenie, chyba że naprawdę tutaj przeciwnicy są jakoś mega silni, nie? Bo to też nie jest wykluczone przecież, nie? Dobra. Cóż tu się znajdują? Łogary, piekielne. I rtęć. No dobra, sztosik. Kawę robisz, misia? A zrób mi kawki. Dziękuję. Nie mam rtęci. O właśnie, o wilku mowa, zobaczcie. Brakuje nam dosłownie dokładnie rtęci, więc akurat będziemy ją mieli. Będziemy mogli sobie Magguild, bo to jest Magguild na czwórkę mogę. Znaczy pytanie, czy ja potrzebuję. Mam na trzecim, ja mam jaki poziom magii zniszczeń lepszą, czyli mogę mieć czar czwartego poziomu, jakby jakiś grat meteorytów podszedł, albo Chain Lightning. A ja już mam przecież mistrza błyskawic, to była naprawdę dobra rzecz. No, spróbujmy powtórzyć. Pewnie nie masz many oczywiście, bo się wyprztykałeś ze wszystkiego. Zróbmy coś takiego. Który będzie pierwszy? Ty na przykład. To ma ładną trzą szarżę. Masz jakieś czary fajne? Świetny pomysł. To jest wrażliwość? A, myślałem, slow, tutaj poproszę. Tu. Okej. Okay. Teraz się to trzeba zająć. O, zostawiłeś sobie coś many. Woda. Ogień. Kula ognia. No proszę. Jakim zrobimy to się stać? Nie wiem, jak oni to zrobili, ale jestem na pewno z nich dumny. Jak zwykle. Zabijaj to. Jest bicik, moi drodzy, jest dobrze. Już dobrze, w chuj. Widzieliście, że bonus BGC wrócił? Znowu zrobił, kurde, lufa pytanie, tym razem siedział i sam pił wódę. Rzeczywiście się zażygał. Tak, no zawsze w tego typu formule. Genialnej, skądinąd. No nic, tak tylko w ramach krotochwili podrzucam. No, troszkę potrzeba. Troszkę potrzeba do smoczków, ale smoki byłyby naprawdę miłym dodatkiem. Bardzo nawet miłym dodatkiem, bym powiedział. Dziwny motyw z tą zmianą płci u tych strażników prawa. Coś ciemno się za oknem robi. Nie wykluczone, że jakieś burze dzisiaj będą. Co u was też pewnie dzisiaj parówka była taka, że totalna. Spoko. Ja wiem, jak chcę budować relaga już. Relaga. Ja błagam was, jeszcze tak tylko wspomnę, ja nie powiedziałem o tym na początku odcinka, co sprawi, że pewnie nadal będziecie to robili. Ale ja naprawdę, po 1000 spoilerów, jak pierwszy raz pojawił się Agrael i po komentarzu od początku kampanii z nim. Ja naprawdę, nawet gdyby to był najfajniejszy wątek świata, to pewnie bym się nigdy o tym nie dowiedział, albo bym się nigdy nie domyślił, bo pisaliście mi 1000 komentarzy w tej sprawie. A wiesz, ten Agrael to relag, ciekawe czemu. Nie wiem. Kim jesteś ty, który umacnia się w oczach moich wyznawców? Czy chcesz mnie zastąpić? Nigdy. Ja też szukam wiedzy i władzy dla własnego zysku, ale też na twoją chwałę. Przynajmniej jesteś szczery, choć niebezpieczny. Jednak wiedza jest władzą.
Czemu nie poprzestaniesz na zdobyciu samej wiedzy? Starożytne sekrety Ashan spoczywają w ukryciu. Czekają, by ujrzeć światło dzienne. Odszukaj je i przynieś do mnie. Teraz bardziej potrzebna mi jest władza niż wiedza. Wspomóż mnie w mojej misji, a ja pomogę ci w twojej. Śmiesz targować się ze smokami? Targowałem się już z demonami i prorokami. A zatem nie lękasz się? Czczę cię. Nie lękam się niczego. To się kiedyś zmieni. Będziesz się bał tego, co najbardziej kochasz. Ale ruszaj, bohaterze. Masz moje błogosławieństwo. Znajdź jedną z łez Aszy. Zostały wypłakane całe wieki temu, gdy Sar-Elam stracił życie, a Asza porzuciła swego brata, Urgasza. Klan, który zbuduje miasto na tym relikcie, będzie kwitnąć i cieszyć się dobrobytem. Zjednocz klany, pokonaj wrogów i złóż mi w ofierze ich wiedzę oraz tajemnicę. Ruszaj. Właśnie nieco irytujący był fakt słuchania, jak ona szybko mówi. Czy was to też nie irytowało? Bo mnie troszeczkę tak. Okej, czyli trzeba zbudować Graala. Ciekaw jestem, czy ja tu mam wrogów. Ja nie spojrzałem, czy przy przywieniu, który jakikolwiek miałem oponenta pomarańczowy. A, to jednak są jacyś. Kim ty, śmieciu, śmiesz być do mnie? Letosie, ja wiem, kim ty jesteś, dzień lubię, ale... Ty śmieciarski śmieciu. W życiu. Basta. Tak się nie będziemy bawili. Czyżbyście mieli moc ziemi? Hi, hi, hi. Wait, shoot. To jest chyba coś mocno nie... odpornie czary. Ile wy macie życia, gałgany? 7-5, no ładnie. Jezus Maria, co oni są wolni, jeżeli chodzi o inicjatywę. Krwawa furia to jest 30 razy zdążył uderzyć, zanim oni cokolwiek zrobił. Ach, Ignacy, fajnie, że kupiłeś wózek z amunicją. Dobrze, że to nie jest ta sama misja. I o tym już nie pamiętasz. 3 razy już przewinąłem przy Wejcie krwawą furię. One more time. Hydraska tak samo. Zapraszam. I jeszcze raz. Pięknie. Ty może nie. Ty może nie. Ty jeszcze raz. Gdzie on jest? Patrzcie. Ta furia zdąży uderzyć jeszcze 17 razy. Zanim on cokolwiek będzie w stanie zrobić. A ile uderzy z łapki? 1-2. Masz prostą, to bij. Waituj. Drastań tu. Nie zabiłeś nikogo, ale w tym momencie on nie jest w stanie pójść dalej niż stoi Hydra. Hydra może się zregenerować. Więc to jest git dla mnie. Żebyś nie był za szybki, przyjacielu. Żebym zdążył w niego wpakować tyle, ile mogę, po prostu ile fabryka daje. Jeszcze raz. Tutaj jesteś. Przecież nikt nie ma u mnie ognia poza Minotaurem obecnie. Szkoda. Jeszcze raz za dwa. Nie ty uderzasz. Nawet mocno. No nie wiem, czy ty będziesz w stanie ją zabić. Powiedziałbym, że nie. Wiem, że jestem nawet pewien, że ty jednej nie zabijesz. Z tej pozycji, proszę. Jeszcze raz. Sakra, co? Pewnie się dobrze bawicie, co? A, weźmiecie, nie, już nie masz manny. No. Jest elegancka. Teraz do przodu zapraszamy dżentelmenów. Możesz uderzyć już.
Czy on ma to ugryzienie? Ukąszenie, to jak powinienem nim stać obok, tylko po to, żeby on kąsał. Ale z Gauguiniem muszę zacząć pamiętać o tym, żeby stawiać go w takich sytuacjach obok. Ja będę wtedy dobijał go furią, a on by kąsał za darmo. To by było rozwiązanie. Dobra, moi drodzy. Ale wiecie co? Mamy, słuchajcie, 40 minut. Więc myślę, że zrobimy sobie coś takiego, zatkamy przejście i w następnym odcinku powalczymy już z Letosem, czyli to będzie już jutro, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Klasycznie ode mnie, bo Ignacy, byliście wy, a to były Heroesy, piąta kampania. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Pa, pa!